Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Dzisiaj mieliśmy możliwość usłyszeć relacje wysokich urzędników państwowych na temat Amber Gold, instytucji parabankowej działającej nie tylko niezgodnie z prawem, ale jak słyszeliśmy, nie wywiązującej się również z obowiązków podatkowych i skarbowych. To właśnie ta instytucja stała się właścicielem spółek OLT zajmujących się działalnością lotniczą. Podkreślić trzeba, że również te spółki naraziły wiele tysięcy ludzi i instytucji na straty finansowe. Problemy finansowe i operacyjne tych właśnie spółek były jedną z przyczyn upadku Amber Gold. Dlatego w tym miejscu zadaję pytania dotyczące spółek OLT. Jak doszło do wydania i przedłużenia licencji na działalność lotniczą wydanych przez Instytut Lotnictwa Cywilnego podległy ministrowi infrastruktury spółką OLT w świetle faktu, że udziałowcem linii OLT był Amber Gold, spółka wpisana przez KNF na listę ostrzeżeń? Jakiej kontroli poddał spółki OLT Urząd Lotnictwa Cywilnego podległy ministrowi w trakcie postępowania koncesyjnego? Czy urząd zgłaszał jakieś zastrzeżenia wobec dokumentów przedłożonych przez spółki OLT? Czy złożona dokumentacja była kompletna? I jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Czy i jak była badana wiarygodność spółek OLT przez spółki i przedsiębiorstwa publiczne przed zawarciem z wyżej wymienionymi spółkami umów? Czy i jak podmioty publiczne, państwowe i samorządowe zabezpieczyły swoje interesy w tych umowach? Dziękuję bardzo.